Lucjan Babczyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale. Witam Was, wróciłem. Jestem, operacja się udała, pacjent żyje. Ostatni film, który przedstawiłem, był związany z naszą wyprawą do Szwecji. Ten zaczynamy, gdy wróciliśmy z Szwecji, jesteśmy w Gdańsku. Zjeżdżamy z promu. Musimy się przebić przez Gdańsk, jedziemy do Pucka. Niestety droga przez obwodnicę Trójmiasta jest w remoncie, w rewalu. Są duże korki, ale mamy dobrego kolegę Włodka, który mieszka w Kościerzynie i podpowiedział nam skrót, bardzo fajny skrót, co prawda, przez polne drogi, ale ważne, że nie było korków, dojechaliśmy na miejsce na czas. Czekała na nas gospodyni i w taki to sposób wylądowaliśmy w Pucku, gdzie będziemy łowić belony w Zatoce Puckiej. Hej, dotarliśmy pod domek przy Matejki 14A. Tu, gdzie będziemy spali, czyli w Pucku. Autko dojechało, reszta towarzystwa, ale jesteśmy strasznie mile zaskoczeni. Pani nas przed chwileczką przywitała, no i sobie wzięła i poszła. Pokażę pokój. Po powrocie ze Szwecji mamy zakwaterowanie w Pucku. Mamy Wi-Fi, tutaj mamy Wi-Fi, tu jest jeden pokój. Jeden pokoik. Taras, można robić na tarasie podobno grilla, tak powiedziała szefowa. Tu jest spanko moje. Przechodzimy dalej. Tu jest łazienka. Tu jest łazienka. A w łazience jestem ja. Hej, hej. Prysznic. Podłoga ogrzewana, ale tego nie czuć, a ja to czuję. Tu jest następny pokój. Dwa łóżeczka. Czyli to jest nasze następne spanie po powrocie Szwecji w Pucku na 3 doby. Dzisiaj kolega Romek podaje barsz. Tu się coś już gotuje, tu już jest gotowe. Jesteśmy w Pucku. To jest na zasadzie takiej, że przepis jest. No, pięknym apartamencie. Kwestia stosowania to jest takie... Piękny apartamencie mamy. Tu jest pokój 1. Powtarzam się. Tu jest sala balowa. O, proszę bardzo. Piękne pomieszczenia. No ja nawet się śmiałem, że będziemy na łódkach i z łódki nie schodzimy. Nie schodzimy. Kwarantanna na łódce? Tak, i z łódki nie schodzimy. Timelapse zrobiony. Idziemy do samochodu. Kolejną część naszej wyprawy rozpocząć należy.
harcerskie środek morski. Wiaterek jest, jak widać, taki sobie. Powiedział, że dmucha. Kolega Lucjan już jest na łodzi. Kolega Witold jest na łodzi. Home Puck czeka. Czyli szuwarek. Tym czymś będziemy pływać, jest chyba odświeżone, zrobione i będzie mi się cieszyć wyciąganie balonu. Nie, gdzie mała fala, to nie ma sprawy. Pa. Zwykle łowi z ziemi. Ale na jeziorku, to bez porównania. Ja mam co tu troszkę na 60 chyba. Na panowie, na jak długo wypływacie? Tak, jak się chce, z 5-6 godzin. Jak pogoda pozwala na ogół, nie? Dzisiaj chyba będzie fajnie. Dzisiaj tak, ale jutro jest dużo niewiadoma właśnie. Jutro już jest załamanie pogody. Ale damy radę, mamy domek. To błyski jakąś? Proszę, pytanie jakby. No na ogół na błyski wahadłowe, na belony, nie? A w tym roku jest wyjątkowy pobór. Tam łapał taki zestaw, miał kilka na haczyku filecik. Ano. Śledzika łapią, na śledzika. Odpływamy! To jest ten, z tej łódki właśnie. Co tak mordował się? Tak. Co moczył sobie jajka? Tak, wszystko moczył. Do tej pory z nią walczył. A przyjechał popływać. Samochód ma tam. Wypływamy z Pucka, z portu rybackiego. I udaje mi się, no wiadomo, nasze miejscówki. Zmiana korekty może być? Dobrze, korekta musiała dać. Co, korekta głosu? Nie, elegancko. Bosman powie, jak elegancko. Mówię dobrze? A gdzie płyniemy? To czemu Cypel. tak huśta? Cypel, to nie huśta, to Neptun. Neptun? To byleby na kogoś zwalić. Neptun. Zwali nie ma. Tylko są bałwany nowe. O nas? Na wodzie, nie w łódce, nie w kucy. Ale jak się ktoś patrzył z góry, to ja wiem. Robek, co znaczy, gdzie będzie metr? Co zaznaczyłeś, gdzie będzie metr, tak? Nie, centymetry. Spadło? O, 4 metry już. Jak poszło? Strasznie ciężko, odpływać jest 30 metrów po odpływie. Ale zdobyta. Cieńko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć na razie. Kończymy nasze popołudniowe, poniedziałkowe belonowanie. Na pełnych obrotach szuwarek zapycha do domu. Pakujemy się. Zawijamy wędeczki. Podziwiamy rybeczki. Takie są śliczności. No jest tego troszkę. A wszystko dzięki koledze tutaj. Oklaski dla kolegi. I wracamy sobie do Pucka jeszcze troszeczkę czasu.